Często jesteśmy dla siebie zbyt surowi i uprawiamy autosabotaż w swojej głowie, nie zdając sobie sprawy, że myśli mają moc zmieniania naszego życia. Możemy porównać je do soczewki, przez którą patrzymy na świat. Jeśli soczewka jest zakrzywiona, obraz rzeczywistości też będzie zniekształcony. Wszechświat jednak mimo wszystko zawsze działa na Twoją korzyść, subtelnie podważając Twoje negatywne nastawienie i próbując przekazać Ci te informacje, dając szansę na przebudzenie. To przebudzenie, o którym mowa, jest podróżą do odkrywania niesamowitego ludzkiego potencjału. Zdolność do zmiany siebie, przełamania starych wzorców i dokonywania cudów jest możliwa dzięki ćwiczeniom umysłowym i medytacji, co potwierdzają doniesienia naukowe ostatnich lat. Poprzez regularną praktykę możesz wpływać na swoje zdrowie, kondycję finansową, a nawet na fizyczną rzeczywistość, którą tworzysz. W tym procesie kluczowa jest praca nad sobą. Dr Joe Dispenza, znany autor i badacz, promuje metodę ćwiczeń umysłowych, które pomagają przygotować mózg do nowych zachowań i procesu uzdrawiania. Jego badania łączą neuronaukę, epigenetykę i fizykę kwantową, by uczyć ludzi, jak zmieniać swoje przekonania i myślowe wzorce, które z kolei będą tworzyły ich nową rzeczywistość. Zachęcam Cię do refleksji nad własnym życiem i przejęcia kontroli nad swoimi myślami oraz przekonaniami, by osiągnąć te nadzwyczajne, pozytywne zmiany. To zaproszenie do zanurzenia się w ćwiczeniach umysłowych, które mogą przynieść cudowne rezultaty i odmienić Twoje życie. Programujesz umysł w sposób, który wpływa na Twoje życie. Henry Ford powiedział kiedyś, że niezależnie od tego, czy myślisz, że możesz coś zrobić, czy uważasz, że nie możesz, masz rację. Gdy wyrobisz sobie nawyk negatywnego myślenia o sobie, sabotujesz swoje własne zdolności do odniesienia sukcesu. Ale co by się stało, gdybyś mógł to zmienić? Gdybyś od dzisiaj działał zupełnie na odwrót? Co by było, gdybyś zaczął skupiać intencje i uwagę tylko na pozytywnych przyszłych wynikach, a synchroniczności zaczęłyby się nagle pojawiać? Nowy, szczęśliwy głos w głowie mógłby doprowadzić do ogromnej zmiany w Twoim życiu. Oznacza to, że Twoja odpowiednia aktywność umysłowa staje się tu decydująca i kluczowa. Wyobraź sobie, że wizualizujesz swoje umiejętności, zanim faktycznie je posiądziesz. Taki proces mentalny jest niczym trening w umyśle, gdzie skupiasz się na konkretnych etapach i technikach. Na przykład, skoczek na trampolinie może mentalnie przećwiczyć wykonanie backflipa, zanim go faktycznie wykona. Pianista może mentalnie ćwiczyć rozkład swoich palców na klawiszach, by następnie swobodnie grać na pianinie, tak jakby ćwiczył to wcześniej już wielokrotnie fizycznie. Bo mózg nie rozróżnia stanów rzeczywistych od mentalnych, dlatego tak ważne jest, by tę zależność dokładnie zrozumieć. To samo można zastosować w życiu. Gruntowne mentalne przygotowanie pomoże Ci w osiąganiu sukcesów. W dzisiejszych czasach mało kto potrafi naprawdę żyć chwilą obecną. Myślimy o nieodczytanych mailach, liście rzeczy do zrobienia czy powiadomieniach na telefonie. Jesteśmy pochłonięci tym wszystkim, tracąc z oczu teraźniejszość. Jeśli jednak zacząłbyś ćwiczyć uważność, mógłbyś zaobserwować znaczące zmiany. Mogą być one na początku subtelne, jak zmniejszenie bólu pleców czy lepsza jakość snu. Ale są to pierwsze wskazówki, że ćwiczenia umysłowe przynoszą efekty. Dispenza twierdzi, że myśli i uczucia tworzą wspólnie pętlę, która kształtuje naszą rzeczywistość. Stan istnienia oznacza, że myśli pochodzą z umysłu, a uczucia z ciała. Gdy myśli i uczucia współgrają ze sobą, zaczynamy tworzyć nową rzeczywistość, w której możemy osiągnąć pełnię swoich możliwości. Myśli powstają w różnych miejscach, tak samo jak emocje i reakcje, a my stale wymieniamy między sobą informacje zwrotne, tworząc tym samym pętle myślowe. Te pętle mają ogromny wpływ na to, jak się czujesz i jak postrzegasz rzeczywistość. Gdy doświadczasz jakiegoś uczucia, później myślisz o nim, co znów wywołuje to samo uczucie. Pętle te mogą być pozytywne lub negatywne, w zależności od tego, jakie myśli i emocje pielęgnujesz. Jeśli na przykład masz złe przeczucia, które prowadzą do negatywnych myśli, tworzy się pętla negatywna.
Z kolei dobre uczucia takie jak wdzięczność, poczucie obfitości i uzdrowienia oraz inne pozytywne wyobrażenia mogą stworzyć pętlę pozytywną. W ten sposób Twoje myśli, uczucia i nastawienie zaczynają kształtować Twoją rzeczywistość. Jeśli żyjesz w pętli negatywnej, świat wokół Ciebie staje się taki sam. Natomiast jeśli żyjesz w pozytywnej, zaczynasz postrzegać go bardziej optymistycznie, a to staje się częścią Twojej nowej tożsamości. Na przykład, jeśli Twoim dominującym stanem jest niepewność, zaczynasz postrzegać siebie jako osobę niepewną, a to odczucie zakorzenia się w Tobie coraz bardziej. Dziś już wiemy, dzięki takim badaczom jak dr Dispenza, że istnieje możliwość potężnej zmiany, której autorem możesz stać się Ty sam. Proces zmiany tych cykli wymaga jednak pracy nad sobą. Ta wewnętrzna aktywność przynosi prawdziwe rezultaty w świecie zewnętrznym i choć te zmiany potrzebują czasu, by stać się bardziej widoczne i skuteczne, są dla nas na wyciągnięcie ręki. Jest to szczególnie ważne dla osób, które przeżyły traumatyczne doświadczenia czy zmagają się z wyzwaniami zdrowotnymi lub emocjonalnymi. Medytacja i jej różne odmiany to droga do uzdrowienia Twojego środowiska. Bycie obecnym w danej chwili i badanie swoich emocji z otwartością pomaga w wyjściu poza swoje ograniczenia i budowaniu odporności, uzdrawianiu czy stawaniu w obfitości. Warto postrzegać swoją podróż jako ciągły proces, gdzie każdy krok przybliża Cię do celów. Wiara, że wszechświat ma doskonałe wyczucie czasu, pomaga zrozumieć, że wyzwania, niepowodzenia i przeszkody są częścią procesu rozwoju. Wzrost i nauka nie są przeszkodami. To właśnie one umożliwiają nam realizację naszego wymarzonego życia. Ludzie sukcesu to ci, którzy rozpoznają i pokonują przeszkody, tworząc nowe nawyki i dzięki nim wykształcają nowe wzorce myślenia. Czasem, aby osiągnąć swoje cele, musimy po prostu zmierzyć się z prawdą i uświadomić sobie nasze automatyczne, szkodliwe nawyki. Bycie świadomym Twoich destrukcyjnych zachowań pomoże Ci przestać działać nieświadomie, co doprowadzi do prawdziwej zmiany. Jak wyjaśnia dr Dispenza, przerwanie starych nawyków jest kluczem do bycia nowym sobą. Tylko wtedy możemy zacząć tworzyć bardziej pozytywną rzeczywistość, w której rozwijamy się i wzrastamy, zamiast tkwić w nieszczęściu i pogarszających się warunkach. Nawyki, które tworzymy, kształtują naszą osobowość, sprawiając, że nasze życie staje się ich odbiciem. By się rozwijać, musisz oduczyć się starych wzorców i stworzyć nowe, które będą wspierać Twoje cele i marzenia. Medytacja jest jednym ze sposobów, by świadomie zmieniać je i manifestować życie, którego pragniesz. Nasze nawyki są połączeniem myśli, emocji i zachowań, które regularnie powtarzamy. Początkowo proces ten wymaga świadomego myślenia, aby przyswoić nowe informacje i zachowania. Z czasem, poprzez doświadczenia i emocje, te nowe nawyki stają się nieświadomymi zachowaniami, które zakotwiczają się w nas. Kiedy opanujesz je, staną się one częścią Twojego codziennego życia i będą dostępne w każdej chwili. Jednak często tworzymy również złe nawyki, które mogą prowadzić do cierpienia i wpływają na nasze zdrowie oraz dobre samopoczucie. Negatywne myśli i emocje mają realny wpływ na Twoje ciało. Kiedy przypominasz sobie coś stresującego lub wyobrażasz sobie trudne sytuacje, Twój mózg i ciało reagują tak, jakby to się działo naprawdę. One nie rozróżniają tych uczuć od rzeczywistości. W ten sposób możesz wprowadzać się w stan stresu, a powtarzanie tego procesu może doprowadzić Cię do jego chronicznej postaci, która wyczerpuje emocjonalnie i wytrąca organizm z równowagi oraz jest przyczyną wielu poważnych chorób. Chroniczny stres trzyma nas w więzieniu naszej zewnętrznej rzeczywistości, pozbawiając energii i ograniczając nasze możliwości. Myślenie wpływa na nasze zewnętrzne funkcjonowanie i wewnętrzne emocje, a często nie używamy go jako okazji do rozwoju. Jednak wiedz, że to, w co wierzysz, to, co myślisz i przeżywasz, wpływa realnie na Twoją odporność i realizację planów i marzeń.
Zanurzenie się w chwili obecnej pozwala otworzyć się na nieograniczone możliwości, zamiast żyć przeszłością czy martwić się o przyszłość. Uważność pomaga cieszyć się pięknem i cudami teraźniejszości. Wystarczy wziąć głęboki oddech, usiąść spokojnie, zaangażować swoje zmysły i cieszyć się prostymi radościami oraz błogosławieństwami wokół ciebie. Dzięki większej obecności i uważności zaczniesz dostrzegać subtelne znaki i synchroniczności, które prowadzą cię na właściwą ścieżkę. Jeden są sposobem, w jaki wszechświat kieruje nas na naszą najwyższą ścieżkę i cel. To subtelne wiadomości, które pomogą ci dostrzec właściwy kierunek i zrozumieć, że jesteś na właściwej drodze. W takich momentach ważne jest, aby wierzyć w siebie, ufać swojej wizji i podejmować każdy krok z odwagą i pewnością. Życie w teraźniejszości, jak mówi dr Joe Dispenza, pozwala nam uwolnić się od iluzji i kajdanów przeszłości oraz w pełni korzystać z mocy chwili obecnej. Ludzie często żyją uwięzieni w swoich dawnych doświadczeniach, nie wiedząc, że teraźniejszość daje im możliwość tworzenia nowej rzeczywistości. Opowiadamy sobie historie o przeszłości, które nie zawsze odzwierciedlają to, co naprawdę się wydarzyło. Nasze wspomnienia są bowiem bardziej kruche i niedoskonałe, niż nam się wydaje. Nauka udowodniła, że nasz mózg nie jest w stanie przechowywać każdego szczegółu wydarzeń, których doświadczamy. Zamiast tego zapamiętuje najważniejsze elementy, które później składamy w sensowną opowieść. Jednak za każdym razem, gdy przypominamy sobie to wydarzenie, pamiętamy bardziej wersję, którą ostatnio opowiedzieliśmy, a błędy kumulują się, jak w grze w głuchy telefon. Twoja pamięć nie tylko zapisuje zdarzenia, ale także je modyfikuje, aktualizuje i koryguje. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać, że nasze przeszłe doświadczenia nas nie definiują. To, co przeszliśmy, jest lekcją, a nie wyrokiem na całe życie. Przeszłość może nas uczyć, ale to teraźniejszość da ci moc, by kształtować przyszłość na nowo. Trzymanie się myśli, że to, czego doświadczyłeś, było najlepszym, co mogłeś osiągnąć, zamyka przed tobą drzwi do dalszego rozwoju. Twoje wymarzone życie nie jest odległą fantazją, lecz rzeczywistością, która tylko czeka na twoją akceptację. Ta podróż zaczyna się od twoich przekonań. A jeśli widzisz siebie jako ograniczonego, będziesz doświadczać ograniczeń. Ale jeśli uwierzysz w swój nieograniczony potencjał i to, że wszystko jest możliwe, otworzą się przed tobą nowe możliwości. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoje wymarzone życie w najdrobniejszych szczegółach. Jak wygląda, jak się czujesz, co słyszysz, kto dzieli z tobą te chwile. Jakie zajęcia przynoszą ci radość i spokój. Zanurz się całkowicie w tej wizji. Użyj wszystkich swoich zmysłów i poczuj ekscytację, spełnienie, miłość i wdzięczność. A teraz otwórz oczy i zadaj sobie pytanie. Jak ta wersja mnie postępowałaby dzisiaj? Jakie myśli, postawy i działania miałyby miejsce, gdybyś żył swoim wymarzonym życiem już teraz? Żyj nim już teraz, bo istnieje tylko teraz. Rozpocznij ten proces i ucieleśnij cechy, które pragniesz. Uśmiechaj się, stojąc mocno na ziemi. Emanuj pewnością siebie. Mów z życzliwością. Kochaj życie i siebie. Te małe, natchnione kroki zbliżą cię do twoich celów. Im częściej będziesz działać tak, jakbyś już żył swoim wymarzonym życiem, tym bardziej rzeczywistość zacznie się zmieniać. Stwórz swoją pętlę na nowo. Kilka rad, jak to zrobić. Wizualizacja to potężne narzędzie na tej drodze. W sporcie od dawna znana jest jej moc. Słynny cytat Mohameda Alego mówi: jeśli mój umysł może to sobie wyobrazić, a moje serce może w to uwierzyć, to mogę to osiągnąć. Ali głęboko wierzył w siłę wizualizacji i, jak pokazuje historia, miał rację. Wdzięczność to kluczowy element w tworzeniu wymarzonego życia. Skupianie się na błogosławieństwach, które już masz, pozwala przyciągać więcej pozytywnych doświadczeń. Zacznij każdy dzień od napisania trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny, nawet jeśli wydają się one małe i nieistotne. Aktywne poszukiwanie chwil wdzięczności sprawi,
że coraz bardziej dostroisz się do pozytywnych aspektów życia. Z czasem znajdziesz jeszcze więcej powodów do bycia wdzięcznym. Podczas tej podróży ku tworzeniu swojego wymarzonego życia ważne jest, by otaczać się ludźmi i środowiskiem, które Cię wspierają i inspirują. Poszukaj mentorów, przyjaciół oraz społeczności, które rezonują z Twoimi wartościami i dążeniami. W trakcie tej drogi możesz spotkać się z negatywnymi komentarzami lub krytyką ze strony innych, ale uwaga, to jak na nie reagujesz ma ogromne znaczenie. Ważne jest, aby odżywiać swój umysł i duszę pozytywnymi treściami, takimi jak podcasty, książki, które wzmacniają Twoje przekonania i motywacje. Twórz przestrzeń wokół siebie, która przypomina Ci ciągle o Twoich marzeniach i intencjach. Dispenza często mówi o tym, że nasza osobista rzeczywistość jest tworzona przez naszą osobowość. Więc, jeśli postrzegasz siebie jako ofiarę, Twoja rzeczywistość będzie ograniczona. Jeśli jednak widzisz siebie jako kreatora swojego życia, zaczniesz dostrzegać obfitość, piękno i radość wokół. Pozytywne nastawienie może zmienić Twój świat zewnętrzny w sposób, który wcześniej był dla Ciebie niewidoczny i nieosiągalny. Pamiętaj, że ta podróż nie zawsze będzie prosta. W momentach wątpliwości zatrzymaj się, weź głęboki oddech i wróć do swojej wizji. Pamiętaj o swojej wartości i o wszystkich powodach, dla których zasługujesz na swoje wymarzone życie. Pisanie afirmacji to kolejna potężna technika. Kiedy je piszesz, używaj czasu teraźniejszego i zwracaj uwagę na szczegóły. Twój mózg nie rozróżnia między tym, co jest już prawdą, a tym, co jest fikcją. Jeśli więc zaczniesz pisać afirmacje takie jak „Jestem silny i pokonuję wszelkie przeciwności”, twój umysł zacznie działać, jakby to już była prawda. Z biegiem czasu twoje ciało, stan zdrowia i postawa zaczną to odzwierciedlać. Im częściej będziesz praktykować wizualizację swojego wymarzonego życia, tym szybciej dostrzeżesz zmiany w swoim sposobie myślenia i działania. Kluczowe jest konsekwentne pojawianie się jako najlepsza wersja siebie i podejmowanie działań zmierzających do realizacji Twoich celów. Wyobrażanie sobie sukcesu i powtarzanie tych wyobrażeń ma moc budowy Twojej pewności siebie i kreacji nowej, obfitej rzeczywistości. Często pomijany jest fakt, że te mentalne ćwiczenia dosłownie tworzą nowe połączenia neuronalne w mózgu, co ułatwia podejmowanie działań w rzeczywistości. Gdy systematycznie angażujesz się w te ćwiczenia umysłowe, zaczynasz dostrzegać synchronizację i szanse pojawiające się na Twojej drodze. Ludzie, zasoby i okoliczności, które wspierają Twoje cele, zaczynają pojawiać się naturalnie. Na przykład, jeśli od dawna marzysz o nowym domu, wyobrażaj sobie sukces na poszczególnych etapach tej drogi. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji, znalezienie nowej pracy, oszczędzanie na wkład. Wyobrażaj sobie także radość, którą poczujesz, gdy otrzymasz klucze do tego domu i wizualizuj momenty spędzone z bliskimi. Ważną kwestią jest zaufanie do procesu. Musisz mieć wiarę, że wszystko rozwija się w idealnym czasie, nawet jeśli obecne okoliczności mogą nie być idealne. Twoje wymarzone życie nie jest odległym celem, lecz stanem teraźniejszego istnienia. Zaufaj sobie i wszechświatowi i bądź świadkiem cudów, które zaczną się pojawiać na twojej drodze. Warto pamiętać, że jesteś architektem swojego przeznaczenia. Twoje życie jest podróżą pełną nieskończonych możliwości i potencjału. Kluczowe jest zrozumienie, że jesteś architektem swojego przeznaczenia, a każde działanie, myśl i intencja mają moc kreowania rzeczywistości, o jakiej marzysz. Wizualizacja to potężne narzędzie, które pozwala nie tylko wyobrazić sobie sukces, ale również przygotować się na wyzwania, jakie mogą pojawić się na twojej drodze. Wzmacnia to twoją pewność siebie i buduje siłę psychiczną, gotową stawić czoła wszelkim trudnościom. Kiedy wyobrażasz sobie siebie w ochronnym polu siłowym lub jako bohatera, który przechodzi przez codzienne trudności z siłą i determinacją,
W rzeczywistości przygotowujesz swój umysł na sukces. Możesz również wybrać bardziej praktyczne podejście, planując konkretne działania, które pomogą Ci osiągnąć cele, jak na przykład zdrowienie po kontuzji czy realizowanie dużych projektów. Nie tylko wizualizacja, ale również działanie w duchu służby i pomaganie ludziom otwiera drzwi do jeszcze większej obfitości. Gdy dzielisz się swoimi talentami, inspirujesz i podnosisz na duchu innych, tworzysz wtedy przestrzeń na nowe błogosławieństwa i cuda w swoim życiu. Ścieżka ku celom i marzeniom nie zawsze jest prosta. Mogą pojawić się przeszkody, zwątpienia i niepowodzenia, ale każdy krok w stronę rozwoju jest cenny. W chwilach, gdy czujesz się zagubiony lub bezsilny, pamiętaj, że to normalna część podróży. Bądź dla siebie łagodny, tak jakbyś traktował bliskiego przyjaciela i zaufaj, że możesz zawsze wrócić na właściwą ścieżkę. Pokazywanie się jako najwyższa wersja siebie, napędzana miłością, pozytywnymi działaniami i inspiracją, pozwoli Ci stopniowo przekształcać swoją rzeczywistość w życie, o jakim marzysz. Twoja podróż to nie tylko osobisty rozwój, to także inspirowanie innych do realizacji własnych marzeń. Gdy codziennie będziesz praktykować te techniki, Twoja podświadomość zacznie akceptować te wizje jako prawdę, a Twój świadomy umysł poprowadzi Cię do konkretnych działań, które przybliżą Cię do realizacji i spełnienia Twoich marzeń. Nie bój się poszukiwania swojego celu i pamiętaj, że może on zmieniać się wraz z kolejnymi rozdziałami Twojego życia. Jeśli czujesz frustrację z powodu braku jasności, bądź cierpliwy wobec siebie, masz całe życie, aby odkrywać nowe pasje i cele. Zaufaj, że Wszechświat jest gotowy Cię wspierać, a każdy krok na tej drodze przybliża Cię do życia pełnego radości, obfitości i nieograniczonych możliwości. Wiedz od dziś, twórz nowe pętle swojego życia i sięgaj gwiazd, jak radzi nam Dispensa. Jeśli to wideo zainspirowało Cię w jakiś sposób lub masz doświadczenia, którymi chciałbyś się podzielić, napisz o nich w komentarzu. Jakie kroki podejmujesz, aby zbliżyć się do swojego wymarzonego życia? Jak wizualizacja i pozytywne myślenie wpłynęły na Twoją codzienność? Czekamy na Twoje historie i przemyślenia. Mogą one stać się inspiracją dla innych.